który się tak Jak tylko został pomalowany, bardzo mi się podobało. Jest naprawdę taki typowy nasz przystanek, bardzo ładnie. Zdarzyło się Pani widzieć gdzieś w jakichś innych miejscowościach podobnie wymalowane przystanki? Nie, zupełnie inaczej. Plastiki, jakieś takie różne, te nic takiego swojskiego. A to jest taki swojski klimat i bardzo mi się to podoba, na przykład mnie osobiście. Młodzież, pod kierunkiem tutaj właśnie takich plastyków. Się tak Z nami dzisiaj jest również Lucjan Krawczyszyn, mieszkaniec Dygowa, jak sądzę, nie. Tak? Nie? Czernin Kolonia, ale przez Dygowo zdarza ci się podróżować czasami? Tak, chodzę tutaj do szkoły, to codziennie jestem w Dygowie. I co, jak tak obserwowałeś te brzydkie przystanki autobusowe, to zdarzało ci się myśleć o tym, że można by je było jakoś upiększyć, ubarwić? No tak, czasem rzadko jeździłem autobusem właśnie. No to po prostu rudera jedna wielka, odpadki różne, w ogóle brzydkie, odrapane. No można coś było z tym zrobić, no ale gmina jak to gmina, nie na wszystko ma pieniądze. Ale sposób jakiś się znalazł. No tak, właśnie zaangażowano kilku ludzi, tam uczniów właśnie ze szkoły. Było nas chyba dosyć dużo. Na początku to tam właśnie projektowaliśmy różne rysunki, jak to można by było mniej więcej zrobić. No a później przeszliśmy do praktycznych zajęć, robiliśmy szablony, później przejeździliśmy się tutaj na przystanki, malowaliśmy tutaj wszystko. Jak mieszkańcy reagowali tutaj przechodnie, przejezdni na to, co robicie? Nie obawiali się, że czasami może coś niekoniecznie fajnego? Może dla niektórych reakcja taka jest, ale jakoś mi się tak nie wydaje. W każdym razie ludzie to bardzo dobrze odbierali. Rozmawiając z wielu ludźmi, no to odbierali to bardzo dobrze. A teraz podziwiają efekt końcowy i zdarza ci się słyszeć jakieś uwagi na ich temat, że o fajnie, ciekawi jesteśmy, kto to zrobił? Tak, wielu ludzi tak uważa i się bardzo z tego cieszę. No cóż, fajnie to wygląda, no i to jest też taka wizytówka gminy. Jak nawet się przyjeżdża, to widać i to cieszy oko. Jesteś dumny, że coś takiego między innymi za twoją sprawą tutaj w Tygowie jest? No, można powiedzieć, że to takie, można powiedzieć, dziedzictwo. Może za dużo to powiedziane, ale no fajnie tak jest, że coś się zrobiło od siebie i inni ludzie z tego korzystają. A nie boicie się, że to ktoś zniszczy? Jakoś w szczególny sposób dbacie o to, pilnujecie? To znaczy, tutaj są kamery, to potrzyma jeden rok czy dwa, ale w każdym razie no, mam nadzieję, że gmina o to zadba do końca. A już jak się tak zdarzy, że ząb czasu nadgryzie to wasze dzieło, będziecie malować dalej, odmalowywać jeszcze raz? Nie wiem. No byłoby fajnie jeszcze raz tak się spotkać po latach. Czyli to była dla was również taka okazja do spotkania tutaj we wspólnym gronie? No tak. Bardzo się z tego cieszę, bo mogłem się spotkać nie tylko w szkole, ale również po szkole z moimi kolegami. Fajnie było. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Poczekaj, bo ten hrabąż tu idzie do nas. Nie, trzeba go jakoś zabrać, słuchajcie, czymś. Trzeba go sam wygonić. Dzisiaj spora grupa młodzieży z nami. Pozwólcie Państwo, że może każdy z nich przedstawi się samodzielnie. Miłosz. Ola. Jestem Asia. Kornelia. Lucjan. Z Lucjanem już rozmawialiśmy, a teraz ze mną reszta sprawców tego, co widzicie Państwo za nami, czyli pięknych, kolorowych, wymalowanych dopiero co przystanków w Dygowie. Takich przystanków w całej gminie ma być więcej. Już niebawem pojawią się we Wrzosowie. W samym Dygowie jest ich 3. A skąd pomysł na to, co się na tych malowidłach znalazło? Kto pierwszy? Może z tamtej strony.
Raczej to jest bardziej powiązane z naszą gminą, żeby było tak rozpoznawalne do otoczenia. Tak jak tu są łososie, to raczej jest pomnik łososia u nas w Tygowie. No. To takie różne, nie wiem, przygody łowieckie, no właśnie. A wiatraki to widać pola wiatraków. A słuchajcie, nie myśleliście o tym, żeby tu było coś innego? Nikomu nie wpadł do głowy pomysł, żeby wymalować jakieś motywy takie bardziej młodzieżowe? Czemu akurat motywy gminne? Znaczy były takie pomysły, jak robiliśmy właśnie gdzieś w pomieszczeniach, to próbowaliśmy robić coś innego, ale no jakoś tak wyszły te projekty i tak musi być. To jest, tego też korzystają starsze osoby, tak? No właśnie. Trzeba ich ująć. Potem starsze osoby jeszcze. No i z jakimi głosami tych starszych osób się spotkaliście? Znaczy jak malowaliśmy, to panie się pytały, skąd to jest, skąd właśnie takie pomysły, się bardzo chwaliły nas, ogółem osoby, które tu przychodziły. No dobrze, a powiedzcie, ilu was uczestniczyło w tym przedsięwzięciu i czy było trudno i jak ta praca wyglądała? Uczestniczyło nas 15, ale czasem się trochę wykruszali i same przystanki malowało około 6-7 osób. I raz więcej, raz mniej. Tak, raz więcej, raz mniej. Raz zdarzyło się właśnie 3-4 osoby, ale jakoś tam wyszło w miarę. No dobrze, ale skąd w ogóle jesteście? Jesteście z tutejszej szkoły? Jesteście jakąś grupą artystyczną? Jesteśmy z tutejszej szkoły. Po prostu nauczyciele nas wytypowali jako uczestników do tego projektu. I było osoby najbardziej ambitne i plastycznie, o, można powiedzieć, pracowite, o. No i uzdolnione, tak? Bo to tak. Trzeba było trochę umiejętności chyba mieć. No, nie za bardzo. No na pewno w ogóle, ale tak skutek naszych działań jest bardzo piękny. A potraficie powiedzieć, ile zużyliście farby? Nie wiem, jak wyglądała praca nad szablonami? Nad szablonami trzeba się trochę potrudzić. Tam jest nie przystanie, tylko jest inny, to trochę się robiło. A tak na to malowanie, no to w ogóle była sama frajda. Tak, zabawa na pewno się liczyła, a tak to to. No i co czujecie, jak teraz patrzycie na dzieło swoich rąk? Dumę, o. Jesteśmy dumni, bo starsi osoby nas chwalą. Za to, co zrobiliśmy. Młodsi też nas chwalą. Myślą, że właśnie, że dobrze się spisaliśmy, że ładnie wszystko wygląda. Tak w ogóle przychodzić tutaj i patrzeć, że o, ja to robiłam, że tutaj stoję, że to jest moje dzieło, to też się normalnie... Słuchajcie, czy to znaczy, że można się spodziewać, że na jakichś innych budynkach w Tygowie niedługo pojawiają się podobne malowidła? Czy to nie będziecie potrafili przestać? Już jest tam koło boiska, już właśnie u nas z Dygowia, obok Dygowa to jest, albo tam koło szkoły są różne kolorowe rzeczy, więc już są takie. Gmina też właśnie chce, żebyśmy jeszcze trochę pomalowali panie, które wymyśliły właśnie to, żeby zorganizować ten projekt. To właśnie myślą, że żeby jeszcze po prostu jakieś pomysły, coś więcej pomalować. Czyli na tym się nie skończy. Raczej nie. Mamy nadzieję, że liczymy na to, że nie. Ale to jest, szczerze mówiąc, taki ewenement, nawet nie wiem, czy nie na skalę Polski, bo nigdzie chyba nie widziałam tak wymalowanych przystanków. Będziecie się w pewien sposób wyróżniać, to niesamowicie. Myśleliście o tym, że to taki ma wymiar wręcz może mieć krajowy? Nie, szczerze mówiąc. Nie myślałam nad tym. Po prostu jak prosili, to tak zrobiliśmy i tyle. Nie było jakoś takiej, jakby, jak to nazwać, myślenia, że o tym, że możemy być najlepsi w całej w Polsce i tyle. Czyli myśleliście tutaj lokalnie? Tak. Tak. Robiliśmy to, co mieliśmy i jakie mieliśmy pomysły. No dobrze, a wasi koledzy, rówieśnicy, jak komentują to, jak komentowali, jak malowaliście, jak komentują to w tej chwili? Chwalą was, czy może wręcz z jakąś nutką zazdrości? No powiedzmy, że nas chwalą, Nutka zazdrości to tam jest, na pewno. Tak. Zdarza się? Zdarza się, mówią nieraz, że... W szkole jak robiliśmy, to było takie, że niezbyt ciekawe opinie, ale to... To jakby było w przedszkolu tak trochę, no bo tak trochę kolorowo, ale i tak jest ładnie, bo jakoś odróżnia się ta szkoła od innych budynków. Czyli spotykacie się ze słowami krytyki? Tak odrobinę, ale nie za bardzo. Więcej jest pochwał. Ja się jeszcze nie spotkałam. Pochwały jedynie od starszych osób, a tak od rówieśników to... Znaczy nic nie mówili raczej na temat przystanków. Słuchajcie, a kiedy malowaliście? Przed zajęciami, po zajęciach, w czasie zajęć? Dużo swojego własnego czasu musieliście na to poświęcić? Najwięcej to praktycznie malowaliśmy w sobotę, ale w trakcie zajęć też były zajęcia dodatkowe. Do szkoły były zajęcia. A co rodzice na to? Moja mama osobiście to się trochę denerwowała, że tam niektóre lekcje, ale potem jak się już w soboty albo na przykład po lekcjach jakoś, no to wtedy już było okej.
No dobrze, to co kolejnego macie w planach w tej chwili? Gdzie pojawi się jakiś kolorowy malunek w Dygowie? Lucek. No, najszybciej to chyba koło szkoły, bo tam będzie nas najłatwiej zebrać. No i może zrobimy coś dalej, coś bardziej jeszcze ambitniejszego niż teraz. Odważnego. Tak, ale na razie planów to jeszcze nie ma takich dokładnych, że będziemy coś robili. Ale mamy nadzieję, A pod czyimś konkretnym kierunkiem to robicie? Kto jest waszym opiekunem? Pan Ireneusz, właśnie to jest, bardzo go lubimy, jest bardzo fajny, miły, w naszym języku, tak jakby. Tak, bardzo się dobrze dogadujemy. To jest wasz nauczyciel? Można powiedzieć taki trener, wynajęty opiekun. Przez pana opiekun, Michała. Trener. Taki opiekun, który właśnie pomagał przy robieniu przystanków. Był wynajęty przez pana Michała. Daje nam pomysły, po prostu tutaj nam pomaga, ogólnie to też tutaj nas pilnuje, jak my to robimy, Tak pomaga nam w szablonach, na przykład zrobił niektóre tutaj. Dostaliście jakąś nagrodę za swoją pracę? Czy... Tak, dostaliśmy dyplomy za ukończenie właśnie tych zajęć. I drobne upominki, tak. Drobne upominki. Ale mi się wydaje, że największą nagrodą to jest, że to my robiliśmy, tak? Że możemy się pochwalić właśnie, że tu my robiliśmy nasza wszystko, robota pomagaliśmy. Jest. Takie śliczne te stanki. No to musimy przyznać i państwo chyba też przyznają, że dobrą robotę młodzież z Dygowa wykonała. Nic tylko podziwiać. Życzę młodzieży, żeby po prostu była kreatywna, żeby spełniała swoje marzenia i po prostu robiła to, co chce, Czyli spełniała marzenia. Tak, na pewno prosimy, żeby tego nikt nie niszczył, bo naprawdę się przy tym napracowaliśmy, a efekt jest naprawdę zdumiewający. Na pewno ja się cieszę z tego i tutaj osoby, wszyscy, którzy to robili, jesteśmy z tego dumni, więc postarajcie się, żeby to było jak najdłużej tutaj stało. Na wszystko. Żeby jeszcze nie tylko za naszych czasów, ale jeszcze dalsze. Żeby jakbyśmy tutaj przyjechali już dorośli, to żebyśmy widzieli, żebyśmy mogli nawet swoim dzieciom pokazać naszą pracę, co zrobiliśmy teraz. Właśnie tutaj tak pomyśleliśmy z panem wójtem, że wszyscy, którzy tutaj malowaliście te przystanki, żebyście się podpisali. Artyści zazwyczaj podpisują swoje dzieła, tak? Ale to chyba szybko zamarzą. To ja wiem. Zazdrości? Za nami w tle pomnik łososia, czyli miejsce, które nieodzownie kojarzy się z Dygowem, a ze mną wójt Marek Zawadzki, wójt gminy Dygowa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I pan Michał. Michał Fajf, firma EduCafe. Dzień dobry państwu, witam. To jest sprawca tak zwanego całego zamieszania, a to pomysłodawca. Panie wójcie, skąd pomysł? Po prostu trzeba było odmalować przystanki? Znaczy pomysł jakiegoś zagospodarowania graficiarskiego to już od nich wypłynął jakiś czas temu, chyba ze 2 lata temu pierwsze rozmowy były. Ja byłem zainteresowany, owszem, ale z pewnym dystansem wszyscy do tego podchodziliśmy, bo żeby nie dać tutaj pretekstu domorosłym artystom do twórczości na innych obiektach użyteczności publicznej. Natomiast moim pomysłem jest tylko, żeby elementy lokalne znalazły się w tych dziełach, czyli pomnik łososia, herb, takie charakterystyczne dla danej miejscowości, w tym przypadku dla Dygowa, i tak sobie myślę też już powoli o innych miejscowościach, bo myślę, że to się przyjmie i mimo wszelkich tam takich obaw, to jednak będziemy walczyć o to, żeby te przystanki stały się marką gminy Dygowo. Już są pomysły nowe, żeby na przykład na przystanku we Wrzosowie był motyw taki, tam jest park piękny, kościółek. Dzika chcą mieszkańcy, nie wiem czemu. Dzik jest kultowy we Wrzosowie. I wiatraczek oczywiście też jakiś w tle. Dobrze, ile potrzebowaliście na to pieniędzy i skąd je wzięliście? To już szef tutaj będzie mówił przedsięwzięcia, bo to jest projekt unijny i firma jest organizatorem. My ze swojej strony dołożyliśmy określone tam środki w postaci przygotowania przystanków, robocizny. Także o tyle też ten etap jest sympatyczny, że został zrobiony przy pomocy właśnie środków unijnych z europejskiego EFS-u.
A skąd pomysł, żeby to właśnie młodzież zajęła się tak no, poważnym i takim no, reprezentacyjnym zadaniem? No tutaj w trakcie jakby negocjacji z gminą, kiedy od momentu pojawienia się pomysłu pojawiła się również idea, żeby sfinansować to z projektu unijnego. Udało nam się taki projekt pozytywnie zaaplikować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dostaliśmy dofinansowanie w całości na ten projekt, jak tutaj wójt wspomniał, część od prac została tutaj wspomogła nas gmina, w sensie przygotowania przystanków, takiej przygotowania ich od strony takiej lekko remontowej, powiedziałbym. Natomiast jeśli chodzi o dzieciaki, doszliśmy do wniosku, że mając doświadczenie już z projektami unijnymi, doszliśmy do wniosku, że to najbardziej taka wdzięczna grupa odbiorców takiego projektu, ponieważ muszę tutaj podkreślić, że te dzieci praktycznie rzecz biorąc w czasie całego czasu trwania tego projektu wykazywały absolutnie super frekwencje. Tutaj nawet w czasie wolnym od szkoły one tutaj przychodziły bardzo chętnie i bardzo, że tak powiem, dużo włożyły tutaj pracy i takiego zaangażowania. Także praca z młodzieżą jest, z naszego doświadczenia wynika, że praca z młodymi ludźmi jest dużo, dużo bardziej przyjemna i mniej stresująca niż praca z dorosłymi. I twórcza, jak się okazało. No i twórcza, i to jest po prostu, dorośli kręcą nosem, przychodzą albo nie przychodzą, uczestniczą w zajęciach albo nie uczestniczą, a młodzi po prostu przychodzą z przyjemnością. Widać, że to była to pewna luka tutaj w ich jakby potrzebach, tak? Oni potrzebowali, myślę, takiego zajęcia i przychodzili naprawdę z przyjemnością i bardzo, bardzo często. Dzieciaki mówiły, że to, co w tej chwili czują, to jest duma. Wszystkim to przyszło do głowy. Pan na pewno jest dumny, że gmina ma taki kolejny znak rozpoznawczy. No bezapelacyjnie. Dzięki właśnie młodzieży, dzięki tutaj państwu z firmy. Umówiliśmy się już na dalszą współpracę i mamy pomysły, żeby to rozwijać, żeby upiększać to najbliższe otoczenie, bo to naprawdę niedużo kosztuje. Tak naprawdę, no nie wiem, trochę pracy, trochę zaangażowania i takiej empatii, żeby to było nasze wspólne dzieło, wspólna duma i wtedy to będzie naprawdę taki wyróżnik dla Dygowa, te przystanki, myślę. A pan jest dumny z młodzieży, czy to po prostu tylko kolejne przedsięwzięcie? No, gdyby to było tylko przedsięwzięcie, no nie pracuję tylko dlatego, żeby robić coś dla satysfakcji finansowej. Tu ona była absolutnie na drugim planie. Jestem dumny z tego, że udało nam się przeprowadzić taką dosyć, nawet przecież to długo trwającą akcję, ona trwała 3 miesiące. Dumny jestem z tego, że udało mi się te dzieci zaangażować i tak jak powiedziałem, że one robiły to naprawdę z przyjemnością, a nie dlatego, że na przykład, że nie musiały chodzić w tym czasie do szkoły albo z innych powodów. Dumny jestem również z tego, że wygląda to tak finalnie, jak wygląda, ponieważ to była pierwsze nasze takie działanie z takimi obiektami i tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, jaki będzie tego efekt finalny. Nie wiedzieliśmy też, czy tutaj miejscowa społeczność to odbierze pozytywnie, czy nie. Ale z całego finału jestem bardzo, bardzo zadowolony. To jest osobisty jakiś tam dla mnie też sukces. Jestem bardzo się z tego cieszę. Dziękuję panom bardzo. Młodzieży jeszcze raz gratulujemy, a państwa zapraszamy. Jak będziecie przejeżdżać przez Dygowo, to rozejrzyjcie się na boki i zwróćcie uwagę na przystanki. I można zdjęcie sobie zrobić, bo ponoć już się nawet i autokary zatrzymują z zagranicznymi turystami i pstrykają sobie zdjęcia na tle naszego przystanku. Ja mówię poważnie w tej chwili. No, z młodzieżą rozmawialiśmy o tym, że to być może to przedsięwzięcie ma wymiar ogólnopolski. Ja tutaj od wójta, proszę bardzo, dowiaduję. Myślę, że być może nawet międzynarodowy. Takich pomysłów życzymy więcej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.